Szanowni Państwo Radni, otwieram obrady 52. sesji Rady Gminy, zwołanej w trybie nadzwyczajnym tutaj z inicjatywy Pana Wójta. I witam tutaj oczywiście Pana Wójta, Pana Wicewójta, Pana Skarbnika. I mamy też na sali prezesa Spółki Komunalnej Naucz. Dzień dobry. Tak więc, Szanowni Państwo, mamy też informację i tutaj na tabletach też, że ten porządek będzie większy niż tylko jeden punkt. Są dwa dodatkowe, które pojawiły się w międzyczasie i zaproponuję rozszerzenie tych punktów. Może tylko Pan Wójt jedno zdanie o potrzebie rozszerzenia tych punktów. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Jak sami Państwo wiecie, sytuacja ostatnimi czasy jest nad wyraz dynamiczna i dlatego posiłkujemy się tym elementem zwołania sesji Rady Gminy, jaką jest sesja nadzwyczajna. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że przybyliście wszyscy na dzisiejszą sesję. Proponujemy rozszerzenie oprócz tego zaproponowanego w porządku obrad jeszcze dwa punkty. To jest zmiana uchwały budżetowej na 2022 rok i zmiana wieloletniej prognozy finansowej. To są dwa dodatkowe punkty, dlatego że skoro już została zwołana sesja nadzwyczajna, to wiele się dzieje. Myślę, że tutaj też i środki, które się pojawiają, i możliwości, które również się pojawiają w związku ze sprzedażą węgla dla naszych mieszkańców, są takimi kwestiami, które no, nie powinny być odwlekane w czasie. W związku z powyższym ta dzisiejsza nadzwyczajna sesja Rady Gminy polegająca na tym, żeby w statucie spółki wprowadzić zmiany w PKD, przyczyni się do tego, że będziemy mogli jako samorząd lokalny wyjść z propozycją dla naszych mieszkańców pewnej formy sprzedaży węgla, a mianowicie takiej, która pozwoli przed tym okresem zimowym mieszkańcom, mam nadzieję, zaopatrywać się węglem. Także jeśli chodzi o te dwa punkty, które zgłaszam, czyli zmianę uchwały budżetowej na 2022 rok i zmiany wieloletniej prognozy finansowej, są jeszcze dodatkowe. Jak przejdziemy do tego, mam nadzieję, Państwo przychylicie się do tej zmiany porządku obrad, to Pan Skarbnik uszczegółowi tą kwestię. Dobrze, w takim razie możemy przejść do głosowań. Ja tylko jeszcze dla potwierdzenia stwierdzę, że mamy kworum, więc możemy głosować. Wszyscy jest 15 radnych na skład 15-osobowy. I tak więc proponuję głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o zmianę uchwały budżetowej na 2022 rok. I to będzie jako kolejny punkt po punkcie drugim, jako trzeci, jak prowadzimy, więc proszę o głosowanie. Kto Państwa radnych jest za rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie tego projektu do dzisiejszego porządku? Kto jest przeciw, kto wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że jednogłośnie 15 głosami za. Proszę rzucić porządek obrad o ten punkt. Przechodzimy do przegłosowania teraz rozszerzenia porządku obrad o WPF i proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad i wprowadzeniem tego projektu uchwały? I tak jak w poprzednim głosowaniu, 15 głosami za, czyli jednogłośnie prowadziliśmy, i tak jako punkt kolejny będzie czwarty w porządku obrad. Jeśli nie ma więcej pytań i uwag, to przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czadurza w sprawie utworzenia spółki. I dwa zdania może omówienia tematu. Tutaj Pan Wójt już wspomniał, że to dotyczy umożliwienia spółce pośrednictwa sprzedaży węgla dla naszych mieszkańców. Ale może coś więcej, Panie Wójcie. Więc tak jak Pan Przewodniczący powiedział,
Państwo pewnie też z tych przekazów, które są teraz udostępnione, samorządy gminne, takie, które posiadają spółki komunalne, nasz samorząd, jak Państwo doskonale wiecie, mamy tą spółkę komunalną, jest to spółka prawa handlowego, gdzie 100% udziałów, 5150 udziałów ma gmina Niedźwica Duża. Natomiast w akcie założycielskim spółki do chwili obecnej nie było wprowadzonego zapisu, który umożliwiałby sprzedaż spółce paliw i różnych innych materiałów. Przy okazji tej zmiany również, bo było to poprzedzone też kilkoma dyskusjami tutaj w urzędzie, chcemy jak gdyby pewne kwestie rozwiązać przyszłościowo i wprowadzić również do aktu założycielskiego spółki, jeśli chodzi o PKD, inne również materiały. Jak to byłoby rozwiązane? Mamy, jak jest Pan Prezes, może Pan Prezes również się też wypowiedzi, bo sprzedaż byłaby, sprzedaż, którą my chcemy uruchomić, mamy taką wolę, chcemy taką sprzedaż uruchomić poprzez działalność spółki, korzystając z obecności Pana Prezesa, który niejako firmowałby to w imieniu naszego samorządu gminnego. Może tutaj znam, Panie Prezesie, wyjaśnienia, jaka byłaby to formuła, którą proponujemy. Dziękuję, Panie Wójcie. Rzeczywiście rozpoczęliśmy cały cykl taki formalno-prawny, który musimy przebrnąć. Tak jak Pan Wójt słusznie zauważył, dotychczas profil działalności spółki nie przewidywał sprzedaży opału i spadło to na nas z dnia na dzień tak naprawdę. Stanęliśmy w obliczu takiego wyzwania. W związku z tym dzisiejsza nadzwyczajna sesja Rady Gminy to jest początek tej drogi tak naprawdę. Jutro jesteśmy umówieni z Panem Wójtem, odbędzie się zgromadzenie, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników i zmiana umowy spółki. To jest wszystko związane z dopisaniem tego PKD. W momencie, kiedy zmiana umowy spółki odbędzie się notarialnie, zgłosimy to do sądu, wystąpimy o wpis do KRS-u aktualny. W momencie, kiedy otrzymamy z sądu aktualny wpis KRS, będziemy mogli formalnie zajmować się sprzedażą węgla opałowego. Jednocześnie prowadzimy szereg działań, które, bo my do tej pory organizacyjnie nie byliśmy przygotowani, proszę Państwa, do tego. Co prawda padły zdania takie w mediach, że to nie jest fizyka kwantowa. Rzeczywiście nie jest, ale to jest to dla małej firmy, jest to dość duże przedsięwzięcie, więc musimy przeprowadzić szereg takich prac adaptacyjnych, które pozwolą nam na skuteczne i sprawną sprzedaż tego węgla w dobrych cenach dla naszych mieszkańców. Wysłaliśmy zgłoszenie do PGE, czekamy w tej chwili na odpowiedź z PGE, będziemy znali wtedy więcej szczegółów, gdzie ten węgiel będzie trafiał z portów, bo to będzie węgiel pochodzący z Kolumbii i z Indonezji. Mają być regionalne centra dystrybucji, z tych centr dystrybucji dopiero gdzieś sami będziemy ten węgiel odbierali. Chcemy ten węgiel workować i sprzedawać w takiej postaci workowanej naszym mieszkańcom. Myślę, że nie chcę tutaj deklarować terminu, bo takiej deklaracji nikt też nam nie złożył. Tak naprawdę najszybciej jak się da, postaramy się, żeby ten węgiel trafił do naszych mieszkańców w jak najniższej cenie. Taka jest nasza misja, taki jest nasz cel, zabezpieczenie energetyczne mieszkańców gminy Niedźwica Duża. Duże wyzwanie przed spółką, ale w związku z tym, że czasy są trudne, no to po to jesteśmy powołani tutaj, żeby służyć tej lokalnej społeczności i postaramy się z tego wywiązać.
To takie moje pytanie jest, rozumiem, że to na jakimś placu, który spółka ma, będzie przeoczyszczany. Przeoczyszczany będzie przeoczyszczany. Jutro ruszamy z pracami Będzie zabezpieczony tak, żeby na przykład, nie wiem, no, przed warunkami pogodowymi. No mamy zaplecze, jakie mamy, tego z dnia na dzień jesteśmy w stanie zmienić, więc postaramy się to zabezpieczyć w taki sposób, w jaki można to zrobić na dzień dzisiejszy, czyli postaramy się teren utwardzić, zabezpieczyć takimi specjalnymi blokadami, żeby to się nie rozsypywało na bok gdzieś tam i zabezpieczyć plandekami. Nie dysponujemy, proszę Państwa, żadnymi wiatą, halami. Tego w naszej gospodarce komunalnej nie ma. Ale rozumiem, że będzie zabezpieczony w inny sposób. Rozumiem, że będzie na bieżąco workowany, tak żeby też niewielkie rzeczy. Jeszcze chciałem dodać tutaj i podkreślić, że jest to też bardzo duże wyzwanie finansowe dla naszej spółki. Dlatego, że PGE wymaga od nas, jako od sprzedawcy, 110% przedpłaty, proszę Państwa. Czyli 50 ton węgla będzie kosztowało spółkę ponad 100 tysięcy złotych netto. Także to pod względem finansowym to też jest bardzo duże wyzwanie dla naszego przedsiębiorstwa. Być może przepisy się na dzień dzisiejszy bardziej elastyczne. Na razie w limitach nam tego mamy zapewnienie o możliwości dostaw tak naprawdę, więc raczej nie ma mowy o limitowaniu. Myśmy zdecydowali się, proszę Państwa, jeszcze dlaczego to workowanie. Otóż wiemy, że nasi mieszkańcy może nie są aż tak, patrząc na przekrój wszystkich mieszkańców, nie aż tyle zasobni, żeby od razu kupować na przykład dwie tony węgla. Liczymy się z tym, że będą też tacy mieszkańcy, którzy będą chcieli kupić na przykład pół tony albo nawet kilkaset kilogramów i będą sukcesywnie nabywać ten węgiel, jak gdyby zgodnie z potrzebami. To będzie dwa warianty. Będzie można kupić luzem i niepakowany. Na dystrybucję w postaci takiej luzem, nazwijmy to, no to z dnia na dzień nie jesteśmy w stanie stworzyć takiego zaplecza tak naprawdę. Natomiast będzie workowane, czyli tak. Będziemy starali się, wyobrażamy sobie, że to technicznie wyglądałoby w ten sposób, że ogłaszamy jak gdyby zapisy, mieszkańcy deklarują się na tych zapisach. Węgiel będzie zapłata na ulicy Bełżyckiej, a odbiór będzie przy oczyszczalni ścieków w Niedźwicy Dużej, znaczy na ulicy Bełżyckiej też w Niedźwicy Dużej. Chodzi o to, że tylko jak gdyby będzie tam punkt wydawany, żeby mieszkaniec już więcej nie jeździł, nie ograniczyć tą uciążliwość, czyli krótko mówiąc, będzie to ufiskalnione, rozumiem, i będzie zapłata na ulicy Bełżyckiej, odbiór na ulicy Górki przy oczyszczalni ścieków, ponieważ tą nieruchomością dysponujemy i możemy ją uruchomić. Jest tam miejsce, podjazd jest utwardzony, a dlatego w workach, że od razu już będzie tam ustalona 30 czy ileś kilogramów. Będzie worku. Zważony po prostu. Tak, będzie ten węgiel będzie zważony i zworkowany. Jeżeli byłoby to 30 dajmy na to kilogramów worku, jeżeli będzie ktoś chciał kupić pół tony, to będzie 13 razy, przepraszam, 30 razy 17, to jest 510, o ile dobrze liczę, tak? Więc to... Bo rozumiem, że będzie urządzenie, które będzie ważyło w worki i dlatego będzie łatwiej, nie będzie potrzebna waga i tak jak jest na normalnym. Mało tego, proszę sobie już wyobrazić, że nasza już sąsiednie samorządy chcą do nas dołączyć, czyli chcą, miałem telefon z gminy Strzyżewice. Za naszym pośrednictwem. Tak, również gmina Strzyżewice chciałaby zadłużyć z nami porozmawiać, żeby gmina Niedźwice. Żeby odbiór był z gminy Strzyżewice u nas, tak? To chciałem jeszcze zapytać, czy transport będzie możliwy? Będzie możliwy, transport zabezpieczy spółka. Zapisy będą, myślę, że nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat, ale myślę, żeby usprawnić to, myślę, że w spółce. Tak. Natomiast ogłoszenie będzie. Będą kosztowały przygotowania tego wszystkiego.
To jest dobre pytanie. Znaczy, jeszcze nie wiem, ale chodzi o to, że jeżeli poczynimy przygotowania takie, które są z tym związane, to będą również docelowo przyszłościowo, bo jeżeli będą to te zabezpieczenia takie betonowe. Z pewnością, jeżeli wykonamy takie to mamy kwestię później zimowego utrzymywania dróg, czy to będzie sól, czy to będzie piasek. W tej chwili jest to na miejscu nieutwardzone i się trochę rozsypuje, więc na pewno to wykorzystamy. Druga kwestia też to jest kwestia tego rozszerzenia PKD o jakieś zrębki. W tej chwili spółka jest na etapie pozyskiwania, czyli jak już jak gdyby rozumiem, że pan prezes zrobił rozeznanie co do tej podcinarki i gałęzi. Później tak. Będziemy te zrębki, po prostu te gałęzie w taki sposób przerabiać, żeby były zrębki. Być może wtedy byśmy też również workowali na te zrębki. Więc... Czyli rozumiem, że umożliwiamy spółce jak gdyby rozszerzenie działalności też o sprzedaż węgla, ale też niestety mało też innych produktów, które spółka też na jakąś marżę miałaby z tego tytułu też zyski. Po prostu ta sytuacja, przede wszystkim cel jest taki, żeby umożliwić naszym mieszkańcom, zakup węgla, więc tego opału, który w znacznej części, chociaż gmina jest zgazyfikowana, gmina Mielnica Duża, to jednak bardzo wielu mieszkańców oczywiście korzysta z tego opału innego niż gaz, czyli mamy na myśli tutaj pelet, prawda, drewno, węgiel, czy inne jakieś. Jeśli spółka pozyska gdzieś pelet i będzie miała możliwość sprzedaży i będzie taniej, to podejrzewam, że to będzie też opłacalne. Jeszcze jedno pytanie, czy to jest jakaś marża na tym będzie, czy to jest tylko... Musi być. Pokrycie kosztów. Ale spółka nie może zarabiać na mieszkanie. Proszę Państwa, spółka nie zarabia ani na dostawach wody, ani na kanalizacji. To jest wszystko na działalność. Ale to jest dobre pytanie. Jeszcze mieszkańcy są rzeczy, to chyba jak najbardziej. To kwestia już umów, ale to już idzie poza kolejny etap, jeśli było porozumienie z inną gminą. Chodzi o to, że inne gminy nie mają spółek komunalnych po prostu. Nie mają i muszą wyjmować wszystkie gminy, z którymi sąsiadujemy, nie posiadają spółki komunalnej, jedynie gmina Bełżyce ma zakład komunalny, ale nie ma spółki komunalnej. Zarówno gmina Konopnica, Głusk nie ma, z tego co wiem, gmina Strzyżewice, gmina Wilkołaz, Bożeków, tak jak powiedziałem. A jaka pani prezesie cena by była tej pełnej komunikacji? To też ciężko teraz w tej chwili doprecyzować tak naprawdę, proszę Państwa, bo dostaliśmy propozycję z PGS z określeniem około, prawda? I też nie wiemy, gdzie ten węgiel będziemy musieli odbierać, gdzie ten magazyn regionalny będzie, bo jednak transport w dzisiejszych czasach to jest duża pozycja w kamieniu. Kwestia VAT-u też jeszcze. Kwestia VAT-u. A to około to jest ile? Przy uwarunkowaniach obecnych takich, że VAT jest na poziomie 23%, proszę Państwa, i odbiór załóżmy, że będzie w Lublinie, na bocznicach kolejowych, tam przy Chemicznej czy przy Grygowej, to cena węgla workowanego powinna dla mieszkańca około 3000 wynosić. Brutto. Ale jeszcze ta cena nie jest dostatecznie ustalona z tego względu, że trzeba pamiętać, że wyjdzie jeszcze najprawdopodobniej na dniach rozporządzenie dotyczące właśnie maksymalnej ceny. Maksymalnej tak ceny albo zamrożonej ceny. Kwestia VAT-u, no to jest już ustawa. To tak jak tutaj do końca nie wiadomo, jak od strony przepisów tych odgórnych to będzie wyglądało, więc ta cena będzie ustalona też w oparciu o przepisy rozporządzenia, które mamy nadzieję na dniach wyjdzie. No i tutaj. Albo ustawa to jednak dłuższy proces legislacyjny i tutaj jeszcze kwestia tego VAT-u,
to może się to wydłużyć. Ja myślę, że to będzie ustalone odgórnie, jakaś cena maksymalna, której samorządy nie będą mogły ponad tą cenę proponować tego węgla. Tak jak dzisiaj chyba media rozpisywały się i że jest jakaś maksymalna określona będzie cena za energię elektryczną też dla gospodarstw domowych, dla samorządów, czy dla wrażliwych przedsiębiorstw. To jest cena za megawattogodzinę. Tak, więc to jest to również. Tak, żeby nie ruszyć spirale właśnie cen, żeby ten węgiel nie był po 3,5, 4 albo i więcej, tak jak gdzieś na niektórych skupach się pojawiały takie ceny. Szanowni Państwo, ale to jest, rozumiem, że wysokokaloryczny węgiel, tak? To jest trzy klasy węgla, trzy rodzaje opału są dostępne tak naprawdę. To jest orzech, to jest groszek i to jest miał. Myślę, że my będziemy zainteresowani orzechem i groszkiem, natomiast miał raczej, myślę, że mało jest osób, które ma przystosowane kotły do ogrzewania miałem w tej chwili, że w ogóle tego towaru nie będziemy brali pod uwagę tak naprawdę, tylko orzech i groszek. Jeszcze jakieś pytania? Czy na przykład jak unormuje się sytuacja na węglu, bo na wcześniej czy później się unormuje, że czy przy takiej cenie, czy przy takiej, no to wróci wam na rynek i tego, czy dalej spółka będzie się zajmowała na przykład dystrybucją takiego węgla? Jeśli przeciwwskazań tak naprawdę, bo jeżeli będziemy mieli wpis w PKD, jeżeli my się przygotujemy do tego, to dlaczego mielibyśmy tego opału nie zabezpieczać dla naszych mieszkańców? Tak naprawdę. No wtedy byłoby, skoro spółka nie może zarabiać na mieszkańcach, jeśli no, kalkulacje jakieś na pokrycie kosztów. No jak ktoś te koszty musi pokryć. No tak, tylko że wiadomo, że każdy kto handluje czymkolwiek, to sobie decyduje jaką marżę narzuca. Ja rozumiem, że spółka narzuca taką marżę, żeby jej się zwróciły koszty, więc żeby nie dokładała, ale też nie zarabiała. Ale na przykład jeśli by przyjechał mieszkaniec z sąsiedniej gminy, to już wtedy może być cena dla mieszkańców naszej gminy inna, dla poza mieszkańców inna. Ja myślę, że w normalnych warunkach rynkowych to rynek wymusza cenę detaliczną tak naprawdę i my nie musimy podejmować żadnych tutaj działań, tylko po prostu sam rynek narzuci ostateczną cenę detaliczną i zasada konkurencyjności tak naprawdę. Proszę Państwa, czas mamy trochę. Sprawa jest taka, że no, wiadomo, jaki mamy czas, jaką mamy sytuację zewnętrzną, jak wygląda ta kwestia, więc chcemy po prostu podjąć się tego wyzwania. Znaczy na pewno będzie to dla naszych mieszkańców, którzy potrzebują tego węgla, jakieś ułatwienie, żeby nie będą musieli jechać na Śląsk, stać w kolejkach gdzieś przy kopalniach i czekać wiele godzin, jeśli tutaj będzie to dostępne. Chcemy po prostu jako samorząd gminy Niedźwica Duża podjąć właśnie się tego wyzwania, ale tak jak powiedziałem, pierwszym krokiem jest to, co mam nadzieję dzisiaj Państwa radni. Może by tak rząd po prostu węgiel zapewnił, żeby ci, którzy się od lat hurtowo zajmują sprzedażą węgla, żeby mieli ten węgiel, bo nie mają czym handlować, dlatego jest tak wysoka cena. No to samorządy będą miały dostęp do węgla, tamci nie mają. No to ja tego nie rozumiem. Przyznam się. Znaczy, bo my robimy jakieś dodatkowe działania, koszty, wszystko, stajemy na głowie. No ale to wszystko i tak zwalnie, jak nie będzie węgla. No, dwie godziny temu rozporządzenie, które będzie regulowało wysokość ceny. To można zarzucić i sprzedawcy. Ale z tych informacji, które do nas dopływają z mediów, to się dowiadujemy, no to ten węgiel do nas płynie z tych różnych państw, żeby wystarczyło tego węgla. To co przypłynęło, to na razie jest do sortowania, to nie jest węgiel, to jest. No ja tam nie byłem, nie widziałem, więc. No. Ale też nic nie przeszkadza zwiększyć właśnie to PKB. Nie tyle. No właśnie, że zatem jest jeszcze na przyszłość. Jest jeszcze jedna kwestia, bo tak, oczywiście w pierwszej kolejności zapewniamy ten węgiel i dostawy tego węgla dla naszych mieszkańców. Kwestia porozumień z innymi gminami to jest jakby kwestia dalsza i kolejna. Także jak mówię, w pierwszej kolejności tutaj dbamy o mieszkańców naszej gminy. Być może to rozporządzenie jeszcze wprowadzi jakieś rozwiązania prawne, gdzie gminy, gdzie nie ma spółek komunalnych czy zakładów, będą miały jakiś wytrych prawny, na podstawie którego też będą mogły ten węgiel dystrybuować i zabezpieczyć. Tego na tym etapie nie wiemy.
Natomiast tak jak mówię, no, w pierwszej kolejności tutaj zabezpieczamy węgiel dla mieszkańców gminy Niedźwica Duża. Strzeżowice się do nas zwróciły, ale to, tak jak mówię, jakby kolejna sprawa. Natomiast tutaj uwaga pana radnego, że rząd powinien zapewnić węgiel. No, tego węgla brakuje, no bo polityka była klimatyczna inna. Mieliśmy iść w kierunku dekarbonizacji. Przecież nikt nie przewidywał wojny. To jest słuszny kierunek, bo ten węgiel wcześniej czy później tak. No tak, ale co zrobić z ludźmi, którzy no nie stać ich było na wymianę pieców tych właśnie węglowych jeszcze. Gazu nie było. Albo nie ma właśnie sieci gazowej, czy innych. Tak jak nie da się wybudować dla wszystkich dróg, tak nie da się za przysłowiowym pstryknięciem spowodować to, że wszyscy będą korzystać z innych źródeł energii. Bo po prostu to wymaga czasu przede wszystkim, no i oczywiście odpowiednich środków, ale głównie chodzi też o czas. No są. Proponuję jeszcze do pisać pieczenie chleba, bo niedługo w piekarnie padną i też nie będziemy mieli chleba. No bo zbieramy kierunku, z któregośmy wyszli 30 lat. Ale właśnie dzisiaj mamy informację, że zabezpieczając przedsiębiorców, rząd podjął decyzję o maksymalnej cenie za kilowatogodzinę, więc to też no zwróćcie uwagę, co się wydarzyło. Mieliśmy mieć, tak czytam media, mieliśmy mieć dostęp do prądu, który jest na dodatku był z Ukrainy. Został zbombardowane różne infrastruktura krytyczna na Ukrainie i już rząd Ukrainy stwierdził, że nie będzie mógł dostarczyć. Więc ten kryzys jest globalny, jeśli chodzi o Europę, wygląda na to. Więc no jesteśmy, można powiedzieć, u granic wojny. Więc też musimy nie obrzucać się kto, co nie zapewnił, tylko robić to, co możemy. Ja proponuję przejść do głosowania, jeśli nie ma więcej pytań. Pierwsze to rozumiem, że ten węgiel już będzie wolkowany, nie będzie wolkowany. Będzie wolkowany. Czy jesteś przekonany do opalania, ile procent jest mieszkańców, którzy opalają? Mamy... Na podstawie bazy zgłoszonych i zgłoszonych jest obowiązek. Kopa. Kiedy przyjdzie jakaś starsza osoba, powiedzmy nam te 30 kg, to jednak jest wyzwanie w tym momencie. Ja myślę, że nie musimy rozmawiać o rzeczach oczywistych tak naprawdę. Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o ewidencję, to przecież na podstawie wniosków o dopłatę do węgla w gminie wiemy, ile osób zwróciło się, żeby otrzymać tę dopłatę. Ale procentowo nie wiadomo, czy to 10, czy to 20, czy połowa, czy nie. No wiemy, ile gospodarstw domowych, więc to nie jest tak, że na mieszkańca, tylko na gospodarstwo domowe. Wiemy, ile zostało zgłoszonych. Ja może też dodam, że żeby zbudować portfel zamówień jak najszybciej będziemy chcieli, nie czekając nawet na ten węgiel, kiedy fizycznie do nas wpłynie, rozpocząć przyjmowanie zamówień. Zapisu. Żeby stworzyć portfel zamówień, żebyśmy wiedzieli, ile tego węgla mamy zamówić na przyszłość do zbudowania naszych mieszkańców. Także myślę, że jest realna szansa, że nawet pod koniec przyszłego tygodnia, jeśli taka informacja pojawiła się już ze strony spółki, ze strony gminy. Także no, będziemy chcieli jak najszybciej, jak tylko PKD będzie opublikowane przez sąd, będziemy mieli to nowe PKD, będziemy chcieli, nie czekając na PG, już budować portfel zamówień do naszych mieszkańców, żebyśmy mieli wiedzę właśnie o to, co Państwo pytacie, ile tego węgla trzeba. Czy trzeba 100 ton, czy 50, czy może 500? Nie wiemy. Zobaczymy, jaki będzie odzew ze strony mieszkańców. No ale jeszcze zamawianie to chyba musi mieć konkretną cenę, bo każdy w ramach tego będzie się decydował, czy zamówić. To myślę, że do tego czasu będziemy wiedzieli, gdzie jest magazyn ten regionalny, jakie będą koszty przywiezienia tego do Niedźwicy po prostu. No ja myślę, że te działania mają iść w kierunku, że ta cena będzie tańsza niż na skupach, czy gdzieś w innych miejscach, przy kopalniach na przykład, jak jest sprzedawana. No bo taka jest cała idea tego, ale jest tego działania. Stworzenie też jest. To jeszcze taka sprawa, czy ktoś później zagwarantuje, jeżeli weźmiemy 200 ton, a zejdzie 20, a 180 zostanie, czy ktoś to zagwarantuje, że co z tym zrobimy? Trzeba będzie obniżyć cenę. Nie, no bo to jest... Znaczy, pojęcie, że Państwa, martwmy się, żeby w ogóle był ten węgiel, żeby starczyło tym mieszkańcom na zimę. Przede wszystkim martwmy się tym najpierw, a potem jak będziemy mieli już węgiel,
to wtedy będzie martwili, co mi zrobić. Myślę, że się nie zmarnuje. Rozumiem, że załatwi się to, że zbytnie zrobimy. A potem mieszkańcy potem mogą zrezygnować, chociaż nie zmusimy ich do kupna tego węgla, jeśli znajdą gdzieś indziej. Ja mam jeszcze takie a propos, bo coś mi się nie stało, to programy rządowe, bo rząd obiecał, że kto złożył, że ma piec do 3 ton, teraz zmniejszył do 2 ton węgiel w zupełnie innej cenie, 1600, 700, 800, w zależności od tego, czy spółka nie mogłaby właśnie tym ludziom umożliwić. Bo wiem, że właśnie ludzie dzwonili do mnie i pytali się, co mają piece. Że siedzą wtorek, czwartek i nie ma szansy, mimo że obiecał mi ten rząd właśnie, czy spółka nie może tego węgla właśnie zebrać deklarację od ludzi w Midy i należy się ten węgiel z przydziału tańszego. To ja już powiem na to, że cena proponowana przez PGE dla samorządów to jest ponad 2000 zł netto za ton. Więc nie wiem, że bez jakiejś innej formy tutaj wsparcia na dzień dzisiejszy, o tym, o czym powiedział pan wójt, pan przewodniczący, być może jakieś dodatkowe regulacje prawne spowodują, że ta cena będzie niższa. Ja operuję tym, co mam, że tak powiem, do dyspozycji na ten moment. Mamy cenę zakupu ponad 2000 zł netto za rząd. Mieszkańcy na ten węgiel już dostali dotację 3000 zł, przecież zgłosili wniosek. Przeszły pieniądze na wypłatę dodatku węglowego. Co jest 3000? Panie skarbniku, ile? 3 600 000 przyszło, tak? Tak. Zobaczcie, jaka skala była wniosku. Wypłacamy te pieniądze. Czy już drogi płacimy? Ale ci, co złożyli wnioski. Skoro przyszło tyle, ile jest wniosek. Ponad 3 miliony. Zobaczcie, jest wprowadzanie na dotacji dla mieszkańców. Na poprzedniej sesji specjalnie też szybciej do budżetu te pieniążki, te 3 miliony 630 tysięcy. Uznajmy sprawiedliwość, że jednak coś jest ta pomoc, skoro 3 miliony jest do dyspozycji na naszej gminie. Więc to nie są małe pieniądze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Rozumiem, że możemy przejść do przegłosowania. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem przedmiotowego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze jeden radny, jeszcze nie. Nie. Trzeba włączyć i włączyć. Powinno działać, ale nie działa. Przed chwilą poprzednie głosowania działało. Dobra, zapotokować, że się dobrze głos. Czy pan radny się wstrzymuje, tak? Dobrze, dziękuję. Stwierdzam, że 14 głosami za, przy jednym wstrzymującym się, 0 przeciw, podjęliśmy uchwałę w tym temacie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt, tylko tutaj prosiłbym o zamianę. Punkt trzeci jest to zmiana uchwały budżetowej, a WPF jest jak gdyby konsekwencją, czyli o kolejność bym prosił o zmianę, bo tak też zapowiadałem, że w takiej kolejności będzie rozszerzony porządek obrad. Więc to pani zmienia, my przechodzimy do zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok i bardzo proszę o przedstawienie tej propozycji pana skarbnika i słyszałem, że jest to poprawka jeszcze do tych zmian, jeszcze coś pan skarbnik chce dodać. Bardzo proszę. Znaczy, to poprawki tutaj nie ma, tyle że może inaczej. Dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 17 346 zł i 16 groszy. I tak, to zwiększenie dochodów i wydatków wynika z trzech decyzji grupy zaleconych. Mianowicie wprowadzamy dotację w dziale 750, rozdział 750-11 Urzędy Wojewódzkie.
targu 201, kwota 6386 zł i 16 groszy. I dotyczą te środki pokrycia kosztów wynikających z ustawy o prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. To są zadania zlecone dla gminy, wykonywane przez pana wójta z zakresu zadań administracji rządowej. Stąd ta dotacja. Środki dzielone są po stronie wydatków głównie na wynagrodzenia, ponieważ to dotyczy no, takich działań urzędniczych typowo. Czyli wydawanie sporządzania aktów małżeńskich, zgonu, wydawanie dowodów osobistych, przyjmowanie wniosków na te dowody i tak dalej. Jeżeli chodzi o pozostałe dotacje, to też są to zadania zalecone. Rozdział 855.02, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego, ale środki pochodzą z funduszu pomocy Ukrainie i dotyczą obywateli Ukrainy, którzy tutaj przebywają na terytorium Polski, a w szczególności na terytorium, że tak się wyrażę, gminy Niżwica Duża. I jest to kwota 10 592 zł. Środki dodatkowo będzie OPS miejscowy. I tak, głównie to jest te świadczenia, które powiedziałem, paragraf 328, tak, specjalny do wydatków. I kwota 846 z tych 10 592 to są koszty obsługi 2%. Tak, to jest przyjęte. I to jest na pozostałe wydatki, widzę tutaj OPS zapomniał, 486 paragraf. Trzecia dotacja, to są zadania też zlecone w rozdziale 853-95, też z Funduszu Pomocy Ukrainie. I to są środki na koszty obsługi dotyczące wypłaty świadczenia pieniężnego zgodnie z artykułem 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, tak zwane 40 zł za osobę, za dobę pobytu tej osoby w mieszkaniach obywateli, czy też w ośrodkach, które firmy obywatele prowadzą na terenie gminy. I kwota jest nieznaczna, bo 366 zł też jest rozdzielona na wynagrodzenia i 307,56 zł i tak zwane ZUS-y, czyli świadczenia społeczne. Nie świadczenia społeczne, tylko składki, o właśnie, składki emerytalne, to tutaj licencja odpowiada. Fundusz Pracy to jest kwota 60,44 zł. Niewielka kwota. I to są wszystkie wydatki. Natomiast dokonujemy jeszcze oprócz tych wprowadzenia tych dochodów i wydatków składających się na te 14 tysięcy złotych i 346 i 16 groszy przesunięcia pomiędzy działami. I tak z działu 010, rozdział 010-44, on się nazywa infrastruktura sanitacyjna. Sanitacyjna, właśnie nie. Taka nazwa dziwna, kiedy sprawdzałem, też się nie spotykałem. Infrastruktura sanitacyjna. I przesuwamy z zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bełżyckiej, mniej więcej dużej, kwotę 220 tysięcy złotych, do rozdziału 617, on się nazywa drogi wewnętrzne gminne, na drogę, na takie zadanie modernizacja drogi dojazdowej wewnętrznej na działkach. Numer ewidencyjny, rozumiem, że ta droga nie ma nazwy, skąd tak została opisana, opisowo określona. Na działkach 232.1, 232.10, 232.11, 232.12. Położony w Jędrzycy Dużej oczywiście. Kwota 220 tysięcy. Ponieważ to jest przesunięcie pomiędzy działami, no to tylko Rada to może zrobić. Dobrze, dziękuję Panie Skarbniku. Rozumiem, że to, co Pan omówił, to, bo patrzę na uzasadnienie do tych zmian, to jest to zwiększenie o 17,16 groszy
i to dochody i wydatki. O tą samą kwotę. O tą samą kwotę. Natomiast, to są te trzy dotacje. Natomiast, przesunięcie to jest. Przesunięcie to jest jak gdyby dodatkowo. Tak, rozumiem, tak? Tak, w tym. Dlatego to nie daje skutku tego finansowego. Czyli, to jest jak gdyby autopoprawka do tego dokumentu, który otrzymali radni. Nie. Tu nie ma autopoprawki. Nie ma autopoprawki. To ja jest ujęte wszystko to, co. To ja mam sprawić taką prośbę w imieniu własnym oraz radnych, żeby w uzasadnieniu troszkę szerzej opisywać, tak jak są dochody, zwiększenie, w których paragrafach się zwiększa, nie taką ogólną kwotę, żeby nie biegać samemu, nie wyszukiwać, tylko... Państwo macie tu załącznik, bo to jest grupa wydatków majątkowych i on jest tam przysłany Państwu. I to widać na załączniku inwestycyjnym, najlepiej tam. Co tam jest przesunięte i jak. Tak, lepiej podkreślę, że ma. To jest przy... przy Pełżyskiej, załącznik numer 3, tak? Tak, to jest majątkowy. Spółka, gdzie jest CUF, gdzie jest no też geodezja i komunikacja. Tak. Chodzi o to, proszę Państwa, też, że są prowadzone rozmowy i uzyskaliśmy też jakieś, nie wiem, ale też wsparcie ze strony tych podmiotów teraz się. Chodzi o to, że chcemy wykorzystać też wsparcie podmiotów, które tam funkcjonują, a to jest istotne, bo tak jak, znaczy nie używam takiego słowa, no ale faktem jest, że nie jest to dojazd marzeń. Ale to będzie zrobione do końca, tam aż do tego tak otwarte. Tak. Dobramy tak, tego targu. Ale to przesunięte jest w kanalizacji, dlaczego, że tam się nic nie dzieje, czy... Nie ma, nie będzie, nie jesteśmy w stanie w tej chwili też tej inwestycji wykonać. Dobrze, czy są jakieś jeszcze uwagi, co Państwo radnych, że możemy przejść do przesunięcia? W takim razie proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za zmianą budżetu na 2020 rok? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że 15 głosami za, jednogłośnie zmieniliśmy uchwałę budżetową na 2022 rok. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Rozumiem, że jest to wynikiem tych zmian budżetowych, czy jest potrzeba omówienia. Nie widzę, wobec tego możemy przejść do przegłosowania. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za zmianą wieloletniej prognozy finansowej? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że jednogłośnie 15 głosami za. Zmieniliśmy WPF, tak więc bardzo dziękuję Państwu za głosowanie. Punkt 5 to zamknięcie obrad. Czy jest jakaś potrzeba zabrania głosu ze strony Państwa radnych, pana wójta? Nie widzę. Wobec tego w wyniku wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 52 sesji Rady Gminy i bardzo dziękuję.